naszym najlepszym zawodnikiem. Zdobył również tytuł mistrza Europy w zawodach, w otwartych mistrzostwach Europy w Turcji. Ale zaczniemy od pokazów szabli i rochatyny, także Bercika i Michała zapraszamy już do nas. Jednym takim próbnym przejazdem proszę, najpierw nadciąga na swoim wiernym kasztelanie Michał Piasek. Michał, który również i w tych zawodach bardzo dobrze się prezentował. Nadciąga Hubert Kornacki. Nam prezentował, jak to się używało szabli z konia. Nasza dzielna obsługa też już jest gotowa. Ogórki drżą z niecierpliwości, co się z nimi stanie. I zapraszamy Michał Piasek przed Państwem, który pokaże władanie rochatyną. Rochatyna to była taka krótka włócznia, która służyła nie tylko do... mogła służyć jak kopia do przebijania wroga, mogła też służyć do cięcia, można ją używać jedną ręką, dwoma rękoma, można ją atakować przodem, można ją atakować tylcem, więc w sprawnych rękach była to bardzo, bardzo groźna broń. O! Michał chce zaprezentować i właśnie udało mu się to, że nawet w taki mały cel da się, który nadciąga ze swoją wierną szabelką, kultywując tradycję. O, i jeden kreczek, i drugi, i kapusta minięta, główkę kapusty. Już Ali na naszym, na swoim rumaku się tam gotuje. Ali, you can go if you like. Obiecuję, że będzie szybko i widowiskowo. I jak przystało na prawdziwego Persa, piękny i szybki arabski rumak. I jeden strzał, ale za to jak widowiskowy. Wojtek wczoraj zajął pierwsze miejsce na Morzu Koreańskim, zdobył najwyższy wynik i teraz właśnie nam prezentuje, jak ten tor koreański wyglądał. I zapraszamy już na torze Anna Sokulska, łuczników, pierwszy łucznik wśród kobiet. Anka, która dzisiaj zajęła drugie miejsce podczas... Michał Piasek i Kasztelan pokazuje to, co lubi najbardziej, czyli władanie rochatyną. Cięcie, które mogło zmieść wrażego jeźdźca z siodła. I tutaj ścięte ogórki zastępujemy następnymi. I już Hubert Kornacki rozgrzewa hita do ataku. Hubert, zapraszamy. Hubert pokazuje, że koniem można też cofać, nie tylko jechać do przodu. Bardzo ładne, trudna sztuka. Tak, tak, proszę Państwa, prezentacja wspięcia, to wszystko jest wyreżyserowane, można klaskać.
dzisiaj zapraszamy. Bercik tam coś się przygotuje na spokojnie. Ogórki poczekają, nie ma strachu. Przed nami Ania Sokulska. Aniu, pokaż może, o, pokaż jarmaki, pokaż słynny strzał. I Wojtek Osiecki na Belfegorze, Belfegor, który został uznany drugim najlepszym koniem w zeszłym roku. Także i koń, i jeździec bardzo utytułowani. Ania Sokulska zaprezentowała jarmaki. Jarmaki, o proszę, dwa razy, czyli słynne strzelanie. Było to jedno z ćwiczeń, które miało za zadanie wyszkolenie jeźdźców. I Bercik, zapraszamy! Nieoczekiwana zmiana koni, ale oto już naciąga jak wicher. Niepowstrzymany. Żaden ogórek przed nim nie umknie. I jas! A nasi łucznicy za chwilę zaprezentują strzelanie do ruchomego celu, strzelanie do zrzutek. Ale to po Michale. Tak. Ile to ilu? To są takie bażanty, co to lubią wylatywać z krzaków, jak się przejeżdża drogą. I tak też polowano. I to już jest zadanie ekstremalnie trudne, bowiem nakładają się tu dwie prędkości. Prędkość Alego i jego wiernego rumaka oraz prędkość ptaka, który ulatuje na... No, ma jeszcze jedną szansę. Musi ustrzelić oba bażanty. Okej, tak jak się domyślałem, jeden już ostrzelony i drugi. Na warsztatach, które organizujemy każdego roku, przynajmniej 10 edycji warsztatów właśnie przez naszego kolegę Michała Poczaja. I zapraszamy, dajmy szansę jeszcze raz upolować latający cel. Ali, promise me. No nie jest to najłatwiejszy rumak. Ale jak to mówią, gdzie nie ma pokory, tam jest potencjał. O proszę, przy takiej prędkości! Zapraszamy Wojtek Osiecki. Ze spokojem i rozwagą charakterystyczną dla jego rumaka, Belfegora nadciągają. Proszę bardzo. Ania jest także szefową stajni Polskiego Stowarzyszenia Ucznictwa Konnego, która znajduje się w Supraślu. I tak naprawdę jest jedyną chyba w Polsce profesjonalną uczniczką, bo wiem, jest to pierwsza osoba w Polsce, która utrzymuje się z ucznictwa grepe lub prezesa. Thank you.
No proszę Państwa, chwila grozy. Proszę bardzo, jeden pyt zastrafiony. Drugiemu się omsknęło. Graza w oczach. A Michałowi się udało. I brawo! Sokulska! Nic się przed nią nie ukryje. Proszę Państwa, wielkie brawa! Jeszcze raz dziękujemy za dzisiejszy pełen emocji dzień. Zapraszamy 16:30 na górze w muzeum. Na górze w muzeum wykład.